W błotku karno plątek pływa. Co to je? No właśnie, co to je? Bo ten kaszubski do najłatwiejszych to nie należy. Ale w wolnym tłumaczeniu powiedziałem, że gdzieś tam w stawie gęsi pływają. Bo właśnie gęś kaszubska będzie bohaterem mojego odcinka. Ale nie będę się o tym mądrzył. Przecież mam Basię, która jest kopalnią wiedzy na temat każdego kaszubskiego produktu. Basiu, ty moja encyklopedio wiedzy kaszubskiej. Powiedz mi, skąd te gęsi tutaj właśnie na Kaszuby przyczłapały, przydreptały? Przyczłapały, będzie dobrze. Okej. Tak, tutaj w ogóle od średniowiecza mówi się, że Kaszubi już hodowali gęsi. Natomiast mówi się o gęsi pomorskiej, a od początku XX wieku o gęsi kartuskiej. Czyli mamy swój produkt, swoją gęś i to jest gęś nieco inna, dlatego że ona jest łaciata, ma niskie nóżki i taki pomarańczowy dzióbek. No dobrze, ale tych odmian gęsi w Polsce naprawdę jest dużo. Czym akurat ta się wyróżnia? Wyróżnia się na pewno nie tylko barwą, bo to, co wspomniałam, to, że właśnie ma takie pomarańczowe te nogi i ten dziób, to oprócz tego jest bardziej mięsista, no i też jest mniejsza. Nie każdy chce ją uprawiać z tego względu, no bo waży tam do 7 kg. Mhm. Ale za to mięso jest bardzo wartościowe, no i to mięso tutaj jest przyprawiane i przygotowywane na różne sposoby. Jak wygląda taka hodowla gęsi? Ona jest mało popularna z tego względu, że tutaj, kiedy powstała ta hodowla gęsi kartuskiej, to też zachęcamy Kaszubów do tego, żeby ten ich gatunek był promowany w tym względzie, że był to dodatkowo dla nich dochód. Tutaj są bardzo ziemie na Kaszubach nieurodzajne, piękne, jeśli chodzi o krajobraz i o wypoczynek, natomiast dawniej z czegoś musiano się utrzymać. No i oprócz truskawek, tych upraw, to też bardzo dobra była hodowla gęsi. To było rzeczywiście takie jedno też z głównych zajęć Kaszubów. Oni tę hodowlę posiadali. No i im więcej tych gęsi było, tym były specjalne spędy. To znaczy, że kupowano te gęsi od nich, ale oni musieli najpierw na targi je doprowadzić. Doprowadzono je w ten sposób, otóż, że wyobraź sobie, że nie samochodem, nie końmi, nie jakąś żadną tam wozem i bryczką, tylko po prostu trzeba było je pędzić. Żeby one dotrwały na targi do Kartusz, czy do Lęborga, czy do Gdańska, no to trzeba było im smarować łapki w smole i w żwirze. I w taki sposób nie męczyły się tak bardzo, nie niszczyły im się od spodu i docierały na te spędy, a tam już kupcy czekali, żeby tą gęś kupić. Czyli krótko mówiąc, hodowla gęsi była dosyć dochodowym biznesem. Tak, była bardzo opłacalna, bo rzeczywiście ta gęś przynosiła spore środki finansowe, a oprócz tego, no też potem była takim głównym daniem kaszubskim. Czy gęsi na Kaszubach, tak jak w całej Polsce, bije się właśnie jesienią? Prawda, mówi się tutaj również na Kaszubach, że najlepsza gęsina na Świętego Marcina. I to jest celebracja wtedy gęsiny. Ona jest rzeczywiście w różnych postaciach podawana. Ale był to również dzień, kiedy Kaszubi wypłacali służbę i żegnali się z tą służbą. Ona dopiero wracała do pracy na przednówku, czyli na przedwiośniu. I w tym dniu nie tylko ich wypłacano, ale oprócz tego częstowano gęsiną. Bo gęsina była rarytasem. Nie każdy ją jadł, nie wszędzie królowała na stole. Więc to był taki szczególny dzień też dla nich. Bo zanim powstała Gdynia i zanim Kaszubi mieli możliwość podejmowania pracy w różnych innych zawodach, takich między innymi w porcie, to właśnie przede wszystkim uprawa roli i hodowla zwierząt i też ptactwa. Więc ta gęś tutaj szczególnie. Natomiast kiedy już w okresie międzywojennym powstawały porty, powstał port w Gdyni, to bardzo dużo przepływało statków z cytrusami, wyobraź sobie. No i te cytrusy, to było niesamowite dla Kaszubów, coś bardzo egzotycznego. I oni, kiedy pozyskiwali jako pracownicy te cytrusy, no bo dostawali, zostawało tam coś zawsze, prawda? To jakiś odrzut. I trochę pomarańczków, trochę bananów, dokładnie. Przywozili to do domu, no i wtedy inni Kaszubi chcieli takie owoce też posmakować, więc wymieniali, umowa barterowa. Zamiast za gęś dostawali cytrusy. Powiem ci, że ja to bym oddał nawet i tonę pomarańczy za dobrą gęś. W ogóle się nie dziwię. W ogóle się kompletnie nie dziwię. Ale gęś to nie tylko mięso. Z tego, co wiem, no to też tutaj jest popularne pierze i te wszystkie inne rzeczy związane. Tak, to jest cała kultura związana z hodowlą gęsi, dlatego że kobiety darły pierze. To było bardzo tradycyjne zajęcie i one nie robiły tego w samotności. Wyobraź sobie, spotykały się w jednej z chat i wtedy wszystkie kobiety darły to pierze. Często było tak, że modliły się, śpiewały pieśni, religijne pieśni, ale też pieśni właśnie takie znane, tradycyjne, kaszubskie. Więc był to swego rodzaju taki też odpoczynek, czyli spotkanie towarzyskie. Bardzo to lubiono. Czyli gęś na Kaszubach odgrywa naprawdę bardzo
bardzo ważną rolę. I to nie tylko w kuchni na talerzu, ale także w historii i kulturze całego regionu. To jest fantastyczne, że gęś mamy właśnie, tak jak mówisz, w piosence, w utworze poetyckim. Mamy ją właśnie i praktycznie na kuchni, czyli na stole, prawda? Ale oprócz tego właśnie mamy, śpimy pięknie na poduszce. A gęsi tłuszcz, moim zdaniem, rarytas. Tak, musiał być. U każdej szanującej się gospodyni tłuszcz gęsi był w kuchni i to rzeczywiście służył do różnych celów, do przygotowywania różnych potraw, ciast, pączków, wypiekało się na tłuszczu, ale oprócz tego był też smarowany nim chleb, więc tłuszcz jak najbardziej z gęsi był w każdej kuchni dobrej szanującej się gospodyni. A jest jakaś taka kaszubska nazwa na tą taką popularną okrasę? Jest, jest to obylne. To jest rzeczywiście danie sztandarowe, które musiało się znaleźć, dlatego że gdyby przyjechali goście, to co byś przygotował? Dzisiaj mamy dużo. Wtedy trzeba było coś dobrego przygotować, więc była obylna, czyli drobno siekana gęsina, była wkładana do pięknego gara, zasolona i potem wyciągana, drobniutko krojona i można było zrobić na niej jajecznicę, można było okrasić ziemniaki, smażone ziemniaki, więc bardzo dużo różnych potraw można było przygotować. Ale to wcale nie jest proste do zrobienia. Bo nie. Ta gęś szybko wysycha. To prawda. Trzeba mieć ten smaczek taki i tę umiejętności. Tak, rozumiem, że przechodzą tutaj z pokolenia na pokolenie pewnie. Przechodzą i muszę powiedzieć, że coraz więcej do gotowania garną się Kaszubi, mężczyźni i ja jestem każdego roku zapraszana na gęsinę do mojego szwagra. O, proszę. To musisz mnie kiedyś zabrać w takim razie. Zaproszę. A czy macie jakieś takie imprezy tutaj związane właśnie z gęsiną, z tym świętem? Jest, jest między innymi na Kaszubach skansen. W tym skansenie odbywa się święto gęsiny. Jest to produkt regionalny, zresztą mamy listę produktów tradycyjnych. I najwięcej, wyobraź sobie, na tej liście w Polsce jest produktów prawie że kaszubskich. Więc ona też jest wpisana na tą listę tradycyjnego produktu i oprócz tego właśnie jest celebrowana w różnych muzeach i jest to święto. Gęś celebrowana w muzeum. Może i to fajne dla niej miejsce, ale uważam, że kuchnia jest dużo lepszym miejscem do celebrowania tego pysznego mięsa. Dlatego zabieram was teraz do mojej letniej kuchni i pokażę wam jeden z prawdziwych kaszubskich przysmaków. Gęś na Kaszubach głównie podawano na święta lub przeróżne duże uroczystości, jak wesela czy urodziny. Najczęściej to ptaszysko na stole lądowało w całości, faszerowane kaszą gryczaną i suszonymi owocami. Bardzo ważnym aspektem tego dania było wcześniejsze trzymanie gęsi w solance. To właśnie dzięki solance ta gęś nabierała kruchości i niepowtarzalnego smaku. Ja w swoim przepisie użyję tylko udek, nie będę używał całej gęsi. Zrobię oczywiście wielki ukłon w stronę kaszubskiej sztuki kulinarnej, ale z moim lekkim twistem. Tu mam gar z wodą, która przed chwilą się zagotowała. Ona musi być wrząca, bo tylko w ten sposób rozpuścicie w niej sól. Metody na solankę są dwie. Jedna to jest odmierzanie dokładnych proporcji, a druga, nieco prostsza, na tak zwane jajeczko. Czyli do gara wrzucam surowe jajko. Ono oczywiście leci na dno. I teraz dosypuję soli, cały czas mieszając, aż jajo wypłynie. I jajeczko wypłynęło. Tak właśnie powinno być. Teraz do tego dodaję jeszcze tylko ziele angielskie i solanka jest gotowa. Teraz powinna przestygnąć. I dopiero taką przestudzoną zalewam w pełni gęś i odstawiam na minimum 24 godziny. Ta gęś, którą tutaj mam, jest już wyciągnięta z solanki. Po pierwsze, żeby was nie trzymać tyle przed odbiornikami, a po drugie, żeby nie stawiać tu tak ogromnej wanny, w której tą gęś bym zatopił. Ja do swojego przepisu potrzebuję tylko uda gęsie, w związku z czym czas je wyciąć. Szukam miejsca, w którym noga odchodzi od reszty korpusu i wbijam się nożem, żeby wyciąć udka. Następnie nacinam drugie udo. Przewracam ją teraz na klatkę i palcami patrzę, w którym miejscu powinienem pociągnąć nóż, żeby odciąć ładnie uda. O! Pięknie. Jedno udko już gotowe. Natomiast pozostałą część gęsi możecie też usmażyć, możecie upiec, ale tutaj na Kaszubach z piersi się robi wspaniały półgęsek, czyli te dwie piersi wędzi w niskiej temperaturze. Mięso jest turbo soczyste i przepyszne.
ale ja zajmę się udami. No i te właśnie nogi muszę teraz dobrze natrzeć przyprawami. To, co najbardziej pasuje do kaczuszki, to oczywiście majeranek i czosnek. Ale ja dodam jeszcze odrobinę tymianku. Mieszam najpierw wszystko razem. Ścieram trochę czosnku. Solą już nie będę nacierał, bo pamiętajcie, że te udka wyszły prosto z solanki, więc one są już wystarczająco słone. Natomiast przyprawy wetrę bardzo mocno w skórę. I nawet spróbuję znaleźć dostęp do tego, żeby dostać się pomiędzy mięso a skórę i tam też wetrzeć przyprawy. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, że niezależnie od szerokości czy długości geograficznej, zawsze do gęsi i kaczki daje się majeranek? To jest dosyć ciekawa zagadka. Namacerowane gęsie uda teraz układam na dnie brytwanki i zalewam rozpuszczonym gęsim tłuszczem. Mięso musi całkowicie być przykryte tłuszczem. Proces, który tu za chwilę zajdzie w tej brytwance, nazywa się konfitowaniem, czyli powolnym gotowaniem w tłuszczu. Niekoniecznie musi być gęsi. Może to być olej czy masło, no ale do gąski najlepiej pasuje gęsi tłuszcz. Nagie kluski. Nie mam zielonego pojęcia, skąd wzięła się taka nazwa, mimo że pytałem wielu osób na Kaszubach o to i też nikt nie wiedział. Ważne natomiast jest, jak przygotowuje się te nagie kluski. Otóż potrzebne są ziemniaki ugotowane i ziemniaki surowe. 1:1. Te ziemniaki surowe muszę zetrzeć na gazę. Szkoły są dwie. Jedna mówi o tym, żeby trzeć na grubych okach, aby był ziemniak wyczuwalny w kluskach. Druga, żeby trzeć na tych drobnych. Ja zetrę jeden ziemniak na grubych, a resztę polecę na małych. Ostatni kawałek ziemniaka. No niestety, kluski wymagają sporo pracy, dużo czasu i cierpliwości. Teraz tareczka na bok. Po co to zrobiłem na gazie? Otóż chodzi o to, żeby te ziemniaki odciekły dobrze z wody. Naprawdę dobrze. W związku z czym postawię je jeszcze na chwilę na sitko. Mam jakieś 5 minut, bo tyle czasu zajmie mi zgniecenie tych świeżo ugotowanych. I słuchajcie, istotne jest to, żeby one były świeżo ugotowane, bo do surowych ziemniaków nieraz można dodawać mąki, dodawać i dodawać i cały czas ciasto się nie będzie kleiło. Gotowany ziemniak, taki świeżo, cieplutki, zupełnie inaczej się wyrabia. Można to roznieść za pomocą praski albo za pomocą widelca, tak jak ja. Na Śląsku przygotowuje się też podobne kluski, które się nazywają szore lub żelazne. Chodzi o to, że ten ziemniak surowy, który za chwilę tutaj dodam, zmieni kolor tych klusek z takich ładnych, jasnożółtych na lekko szare. Zresztą sami zobaczycie. Ziemniaki zaczynają już puszczać ten swój klej, co widać po każdym ruchu widelca, że wytwarza się taki ziemniaczany budyń. To nie jest dobry efekt. To znaczy, że trzeba jak najszybciej je łączyć z tymi surowymi. Po co położyłem to na sitku i na gazie? Tutaj pięknie widać, jak spod tych ziemniaków wyciekła woda. I ta woda jest do odlania. Natomiast na dole miski zebrała się skrobia ziemniaczana, która jest mi potrzebna. I tą skrobię wykorzystam do powstania klusek. Ziemniaki ugotowane łączę z tymi surowymi i dokładnie mieszam. Ciasto prawie gotowe, muszę dodać jeszcze do tego odrobinę żytniej mąki. Tak, mnie też to zaskoczyło, gdy gospodynie na Kaszubach mi powiedział, że nie używają do klusek pszennej mąki, tylko właśnie żytniej. Ale podobno dzięki temu kluseczka jest bardziej aromatyczna, no i delikatniejsza w smaku. Nie za dużo tej mąki, chodzi o to, żeby te kluski były delikatne, a nie żeby później wyszły jak kamienie twarde. Jeszcze odrobina soli. No i gotowe. Zaraz wam pokażę, jak fajnie to ciasto się przerabia na kluski. Bo to też nie jest taka prosta sprawa, że niby wałkuje się jak kopytka i gotowe. Rozkładam je na desce. W tym momencie jeszcze troszeczkę nabierze tego ciemnego koloru. A, no i wodę muszę przecież nastawić, ale najpierw zobaczę, jak gąska, czy już się przyrumieniła. Oj, jak pięknie pachnie i wygląda. O, aha, tak właśnie powinna wyglądać gąska po konfitowaniu. Mogę już ją odstawić na bok i zająć się kluseczkami.
pluski wrzucamy do gotującej się wody, naprawdę gotującej. Ocenię, czy jest wystarczająco mąki w moim cieście. Pluska powinna się gotować około 3 minut maksymalnie. Połowa ziemniaków jest surowa, połowa gotowana, więc nie ma sensu dłużej ich trzymać w wodzie. No i oczywiście kształty nie muszą być równe. Jak wpadnie wam z tej łyżki, tak wpadnie. O, ta kluska jest zbyt miękka, później podczas smażenia by się rozpadła. Ach, Jezu, zdradziłem, co dalej będę robił z tymi kluskami. Ważne, żeby do ciasta dodać jeszcze trochę mąki. Teraz już ciasto na 100% jest gotowe, więc wrzucam kluseczki do wody. Ugotowane kluski teraz przerzucę do lodowatej wody. Chodzi o to, żeby je zahartować. Po chwili przekładam jeszcze na sitko, żeby odciekły z nadmiaru wody. I teraz przesmażę na oleju, na patelni z dodatkiem pysznej kapusty kiszonej, po to, żeby idealnie pasowały do gąski. Jeszcze cebula. Muszę ją drobno posiekać w pióreczka. Ona też nada tego fajnego takiego smaczku. Cebula zaczyna się już rumienić, to moment, żeby dorzucić kluski. Parę minut cierpliwości, żeby się kluski przyrumieniły. W tym czasie pokroję kapustę kiszoną. A właściwie to bardzo drobno ją posiekam. O! No i przyrumieniły się tak dokładnie, jak chciałem. Mogę dorzucić kapuchę. Powiem wam szczerze, że uwielbiam w ogóle taki obiad. Same takie właśnie kluski, tylko smażone z kapustą kiszoną. Fajny, no i wegetariański. Może trochę nie w stylu Jakubiaka, ale czasami można mięsko odłożyć na bok. Całość jeszcze doprawię solidną porcją pieprzu, ależ to pięknie pachnie. Wow! Ta kiszona kapusta nadała takiego fajnego kwasku. Z jednej strony jest on wyczuwalny, ale z drugiej strony nie jest agresywny. Cały czas czuć podstawę, czyli ziemniaki. Przepraszam, tutaj się mówi kartofle albo bulwy. Mogę nakładać i rozkoszować się moim cudownym kaszubsko-jakubiakowym daniem. Brytwanka wciąż gorąca, ten tłuszcz miał naprawdę wysoką temperaturę i w brytwance w ogóle ta temperatura nie spada. Ta gąska jeszcze się cały czas tutaj na boku konfitowała. Nadmiar tłuszczu trzeba odsączyć. Właściwie to poczekać, aż odcieknie. I o, i gąska ląduje na kluseczkach. A całość jeszcze delikatnie maznę pyszną, domową konfiturą z moreli. Czy to danie nie wygląda fantastycznie? A uwierzcie, że smakuje jeszcze lepiej. Zastanawiam się, jak się za nie zabrać, ale wiecie co? To już poza kamerą.